Co ty robisz? Case'a. Tego co pamiętasz, co kupiłem różowego, to nie korzystam go, on ma fajny materiał, więc... I co? I teraz pomalowałeś go? Tak. Ale to nie jest za grubo? Bo to będzie takie... Wiesz o co chodzi? Bo ty lakierem to wziąłeś? No. Ale zaś tutaj jest takie ten... No właśnie, żeby też takie było wypukłe trochę. Nie dodawaj chyba więcej. Ja nie chcę tego dodać. Prosimy teraz... Start 11:15. Piękna pogoda. Dzieci rozgrzewają się. A ja Cię witam w tym nowym, pięknym dniu. Kiedyś Wam to się przyda, jak będziecie reprezentantami kraju, bo na Igrzyskach Olimpijskich nikt sobie nie wyobraża, żeby zawodnik, który reprezentuje swoją szkołę, klub w naszej imprezie, a tam kraj, żeby nie wszedł na otwarcie. Już wystartowali, nawet nie zdążyliśmy dojść. Co jest? Co tam, chłopaki? Siema, cześć. Wyobraźcie sobie, jest rozpoczęcie roku, jest rozpoczęcie imprezy. Część uczestników, która była tutaj, to widocznie nie poszli na rozpoczęcie. Ja wyszedłem pierwszy i nie zdążyłem dojść, ale patrzę, oni biegną. Wyścig puszczony. No ale na rozpoczęciu byli też uczestnicy, którzy tutaj mieli biec. No i co teraz? Słuchaj, to ty wpadłeś na trzecie miejsce ślizgiem? Tak. Super to zrobiłeś, brawo. Mogę się wypromować? Możesz. Zapraszam na kanał Damix Walker, pozdrawiam. Pokaż mi, jak to zrobiłeś. Biegliście, z kim biegłeś równo? Za mną. A, razem biegliście, tak? I na końcu ślizgiem. I co, myślisz, że wygrał? Że jednak ta stopa była bliżej? Nie, ciężko mi ocenić. Ale zobacz, że byłeś zmęczony, a jednak jeszcze miałeś czas pomyśleć nad tym, no. Sterowałem dronem, była walka o trzecie miejsce i po prostu, nie wiem, czy było pokazane, ale biegli równo. I co zrobił? Po prostu ślizgiem już na koniec. Nie wiem, czy to zgodne jest z regulaminem, tak, ze ślizgiem, no ale nieważne. Brawo. I na zawodach spotykam swoją siostrę. Cześć, siostra. Cześć. Jak się czujesz w roli? Dobrze. Dziewczęta, 2007 rok, 1000 metrów. Adrian. Ja ci robię vloga? W zasadzie vloga robię, ale też zrobię przy okazji, dam im, wiesz, jakiś materiał. Wiesz, Marysia, że tutaj praktycznie zaczynałem fotografię? A, iść do pracy, no, iść. Rocznik 2007 metrów, Damian Tokarski. Chojnacki! Kolorzy! I trzecie miejsce, Damian Kubelecki! Nie ma co robić, tylko... No, sława światowa. Całe a to jest chłopaki, właśnie trenerem, skąd jesteście? Koluszki, cały czas koluszki. Czas na herbatkę. A jak mi się pić chce? Byłem w ogóle. Zaraz zobaczę, czy panie mi dadzą. Dobry, no właśnie. Z łososiem czy z kurczakiem, tak? No, z łososiem. I naprawdę uczestnicy mają takie te kanapeczki. Jak najbardziej. Jest z łososiem. Z łososiem, okej. 2, 4, 6. No to... Nie, jedna wystarczy. A, nie, no bo akurat mówię, że jest 6. Ja akurat szczęście, dobry. Nie, żartuję. Dobra, dzięki. Jak jest zapakowane, zobacz jak ładnie. Torebka foliowa też była z szywaczami zapakowana. No, pewnie gdyby nie było pandemii, to... A zresztą niektórzy uważają, że nie ma. To te kanapki byłyby luzem. A co my tu mamy? Cześć! Cześć! Wejdziesz do mnie na ręce, czy nie? I hop, lecisz czy nie? Nie chcesz polecieć? Hop!
chodź, 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 Jasiu, chodź. Teraz tak, gratulujemy. Ale idzie tutaj burza. Marcel nie zdąży. Nie ma szans, żeby zdążył. Marcel poszedł na Pokemony. Miłość jest na skejcie. Nie zdąży też. Próbuję zadzwonić, bo oni byli to w takim, no teoretycznie szczerym polu, ale trudno mówić, żeby w mieście było szczere pole. Mam nadzieję, że się po prostu schowali. A Miłosz, nie Miłosz też, na skateparku. Widać już nowy piękny dniu. Ale się nagle zerwała chmura, ale chyba już przechodzi. Cześć, gdzie jest Marcel? Gdzie jest Marcel? Tam, zaraz przyjdzie. A nie schowaliście się bo nigdzie? Nie. Dlaczego? No nie wiem. A dlaczego tędy przyszedłeś? Przyszedłem. Dlaczego tędy przyszedłeś? Nie wiem, ale jestem cały mokry. A gdzie on jest? Naprawdę nie wiem, bo ja szybko pobiegłem. Ale jak, rozdzieliliście się? Biednie chyba. Dobra, idę tam. Cześć, bo jak? Cześć. Co? A dlaczego się nie schowałeś nigdzie? No, schowaliśmy się tylko. No. My byliśmy w trakcie biegu. No. A i w pewnym momencie gdzie mnie w to leciało do nas. No ja wiem, dlatego jak się zadzwoniłem, ale było za późno. Ja byłem ostatni i cały czas walczyłem z dziadkiem. No. Ale, no, ale to nie trzeba było się schować, czy źle powiedziałem. Po co jechać na siłę? Schować się i przeczekać. Po co? Po co walczyć? A jakby na przykład coś się stało? Masz telefon, w takich sytuacjach chowasz się do klatki. Chowasz się do klatki i czekasz. Rozumiesz? Masz jakieś koce? Jakie koce? Mamo, odbierz. Ale co pani, co? A nic się nie stało, przecież to jest tylko deszcz. Wiem, ale był grad. Z gradem? No, tak mi tak objęło tutaj teraz. A, bo ty dostałeś, no. Kurde, ale to się chować, nie walczyć z żywiołem. Nie wiem, żeby tam się schować, ale no ty powiedziałeś, że... No tak, bo myślałem, że zdążycie. Ale jeżeli widzisz, że już nie zdążysz, to po prostu musisz się schować. Mówiłeś? A co nagle? Że ostro was zaskoczyło? No! To tak, ja już wyciągnę jeszcze jeansy w dodatku. Ja nie wiem, ja wiedziałem, jak już tak walło w jednym momencie, to zaczęło, to spadł mi w oko i jak wiem, tam gdzie zaczęło tak walić deszczem, to o Jezus. A ta ten, my się schowaliśmy, dlaczego mama do mnie dzwoniła. A my się schowaliśmy tam pod tym... A koło Mateusza nie mogliście się schować? No ale tata nie było czasu. Nie, ale nie, ale chodzi o to, że pamiętajcie następnym razem, jak masz telefon, ale po, właśnie tata, poczekaj. Ja dałem Staśkowi telefon. Ja schowałem do plecaka. Dobrze, a oni wtedy chować się, a jak już zaczyna tak padać, zobaczcie, przestaje? Tak. Zobacz, przestaje? No tak, ale ta noga, wiesz, ja jeszcze tak wiem. Ale posłuchaj mnie, co ja mówię. Jeżeli zbliża się chmura, to postarać się jak najszybciej wrócić. A jak coś, to iść wzdłuż rzeczy, gdzie można, wzdłuż budynku, właśnie gdzie można się schować. Ja chowałem się ten, za samochodami, wszędzie. Gdzie za samochodami? No normalnie, nie było tak, ja tata... Do klatki trzeba wejść. Ale tata, problem był, że oni byli z przodu, ja zostałem sam. I nie mogę gdzieś tak, będę zadzwonił, o dzień dobry, czy może mnie pani puścić? Ale nie, jak wystarczy, jak tak się schowasz, to i tak to wiesz. Ale tata, mieszkały na wszystkie opcje budynki. Trzeba patrzeć, z której strony wiatr wieje i z której leci. Jak się schowasz za budynkiem, to nic nie będzie. Dobra, no i zobaczy, co przestało? Chyba tak. No.
No i zobacz, o, no i przeszło. I co mi po sprawie? No ja już chyba biegnę do domu. Nie. Chyba nie. Chyba jednak nie. O, weź Marcel, kurczę, podnieś. Troszeczkę mój błąd jest, bo widziałem, że zbliża się ta chmura i deszcz. Zastanawiałem się, czy zdążą, czy no też nie. Twój błąd. Ale mogłem powiedzieć właśnie to, co teraz mówię. Czyli, że nie walczyć z żywiołem, po co? Tylko schować się. Spojrzeć, od której strony wieje wiatr i wiatr wiał z tamtej strony. Nawet jak widać, no widać z której strony, po chmurach widać jak wieje. I chodzi o to, żeby schować się nawet pod budynkiem i nie będzie, troszeczkę może co najwyżej kapać. Tak, ja tym wódeczkiem się teraz... I to jest mój błąd, że mogę mu powiedzieć, że schować się. Tylko myślałem, że będą, no to, nie, no to był zły, to jest mój błąd. Mój błąd. Schować się i przeczekać. A nie to, że wracaj szybko do domu, bo idzie burza. Czyli już wiecie następnym razem? Ja nie mogę oddychać przez chwilę. Czyli wiecie następnym razem, co robić? Że schować się. Zwłaszcza w mieście, to nie jest problem, Marcel, tak? Przynajmniej fajna przygoda. Dobra, idziemy. Poczekaj, bo Stasiek ma telefon. I co, byliście zbierać pokemony? Ale tak czy siak to nie jest było takie... Ale zauważyliście, że w ogóle zbliża się chmura? Czy nie? Czy dopiero jak ci powiedziałem? Przynajmniej... Ej, ale... Czy dopiero jak ci powiedziałem? No, dopiero jak powiedziałeś. Znaczy nie, bo my już, myśleliśmy, jak byliśmy tam, to że będzie taki, wiesz, króciutki deszczyk, taki tyci, więc chcieliśmy się przez to schować pod zjeżdżalnię. No, a ty tutaj zadzwoniłeś, że będzie burza, to ja już mówię, biegnijmy! Tam mieliśmy się schować w kwadracie, ale ktoś powiedział, że jeszcze macie troszeczkę czasu, 5 minut, no to możecie jak najszybciej biec. I co? I tak czy siak wszyscy zostaliśmy... A gdzie was złapało? Przy rondzie? Dopiero jak wyjechaliśmy.